Dzień dobry gościem Polskiego Radia Zachód jest senator Robert Dowhan, Platforma Obywatelska. Kłaniam się, panie senatorze. Kłaniam się również wszystkim. Przez lata związany z biznesem, dlatego od y, spraw biznesowych, jeśli można, i, i gospodarczych rozpoczniemy, bo ma pan nadal bardzo duży kontakt z, ze środowiskiem to prawda. przedsiębiorców. Jakie nastroje dominują w, w, w kontekście okoliczności obiektywnych, w których się znajdujemy? No, czeka nas na pewno ciężka zima. Nie sprzyjają temu warunki, w, szczególnie związane z wojną i z dostawami podstawowych nośników energii. Natomiast no, też w drugą stronę nie pomagają zmiany przepisów, które dokonały się w zeszłym roku tak zwanego Polskiego Ładu. One w większości przedsiębiorców uderzyły, większość przedsiębiorców uderzyły w, w kolejnymi. Opłatami czy dodatkami, które muszą ponosić, kosztami, które muszą ponosić. Nie pomagają też samorządy, które z roku na rok podnoszą, windując ceny podatku od nieruchomości. Więc tych takich czynników, które dzisiaj wpływają na, na kondycję firm, jest dużo. Według danych, które są dostępne, tych firm może się zamknąć do końca roku mhm. około 200 tysięcy. To jest bardzo duża ilość. Patrząc na to, że niech tylko jedna firma z, z tych małych zatrudnia jedną osobę, to już jest 200 tysięcy osób. To są dużo mniejsze. W, jeżeli dwie, no to już jest razy dwa. To Zczoraj... są dużo mniejsze, mhm. dużo mniejsze wpływy, jeżeli chodzi o, o podatki do budżetu państwa, a co dalej idzie, kolejne zadłużanie się na naszego państwa. Wczoraj rozmawiałem z, z jednym z przedsiębiorców, który tak oceniał sytuację aktualną na rynku, że. Te sytuacje przetrzymają tylko ci, którzy będą elastyczni, którzy, którzy już dziś mają dość solidne podstawy i będą potrafili znaleźć się w tych nowych okolicznościach i uwarunkowaniach. A największym problemem jest właśnie ta energia, o której pan senator powiedział. Czy zgodzi się pan z takim, z takim stanowiskiem? Ja oczywiście zgodzę się. Nie tylko energia. Energia jest ważnym czynnikiem w zależności kto co robi i kto w jaką firmę prowadzi. Natomiast no, dużym czynnikiem są dzisiaj wartości kredytów, które wzrosły bardzo dużo. Jeszcze do niedawna te kredyty były na bardzo znikomym poziomie. Można było i inwestować i, i też w, w, iść w dłuższe płatności. Natomiast dzisiaj Aha. kiedy Banki dają kredyty na poziomie około 9%, to proszę sobie przeliczyć, jak wysoko trzeba płacić za raty. Jeżeli ktoś wszedł w leasingi maszyn, jeżeli ktoś zbudował hale i to wszystko oparte jest na kredycie, nie wiem, czy tak łatwo będzie sobie to wszystko pogodzić, nawet jeżeli ma podstawy do tego, czyli miał zbyt, miał możliwości techniczne. No na pewno nie będzie łatwo. To, że przetrwają najsilniejsi, to zawsze tak było. Cyklicznie się zdarza, że róż, różne zawirowania są na rynku, bo chociażby gdzieś tam powstaje konflikt zbrojny i zaraz ceny i dolara, i surowców idą też do góry, prawda? Nie mówię tu o tym konflikcie, który teraz jest za naszą wschodnią granicą, ale mieliśmy przypadki Iraku, mieliśmy przypadki inne i wtedy też ten świat nagle zaczynał. Odwrotnie działać niż do tej pory. Czy to jest czas na inwestowanie? Na inwestowanie jeszcze być może zgromadzonego kapitału albo gdzieś w jakiś sposób szukanie no tej drogi, żeby przez ucieczkę do przodu niejako poradzić sobie z problemami? Ja na dzisiaj bym nie inwestował. Nie mam po pierwsze takich potrzeb, po drugie, ta przyszłość jest na tyle nieklarowna i tak naprawdę nieprzewidywalna, że ciężko dzisiaj wchodzić w cokolwiek nowego. Oczywiście są branże, chociażby z nowych technologii, że tutaj cały czas to idzie do przodu. Widać jeszcze, jeżeli jedziemy chociażby drogą S3, że budują się hale, ale to są inwestycje, które były planowane. I które dzieją się w, na przełomie kilku lat wstecz, nie można tego zatrzymać. Natomiast wiem, że powoli jest problem z wynajmem tych hal, bo w logistyka siada transport. Rozmawiam z ludźmi, którzy pracują w transporcie i, i też mają już coraz większe przestoje, więc być może ta zima będzie takim kluczowym czynnikiem. Mam nadzieję, że uda nam się przetrwać. To niby są 3-4 miesiące. Ale to dla niektórych mogą być aż 3-4 miesiące. Zostawmy sprawę biznesu, gospodarki, choć w, w obszarze środków finansowych potrzebnych do realizacji założonych celów również pozostaniemy. Jak w tej sytuacji, w Pana ocenie obiektywnie trudnej, bo to już określiliśmy, powinny, powinna zachować się administracja? W naszym przypadku województwa lubuskiego, samorządu województwa lubuskiego, Innych samorządów. Czy to jest czas na to, żeby zwiększać szeregi urzędnicze, korpus urzędników, czy może wręcz przeciwnie? Czy to jest czas, żeby, tak jak w przypadku Urzędu Marszałkowskiego, budować nową siedzibę Urzędu Marszałkowskiego, czy może przeznaczyć te środki na coś innego? O budowie tej siedziby jest głośno już od wielu lat. Jest taka potrzeba, są takie plany, czy ta inwestycja ruszy, na dzisiaj nie ruszyła. To wszystko myślę, że jest. wiele, więcej, że zarząd jest zdeterminowany wie, i ma dosypać pieniędzy, żeby, żeby jest więcej, więcej szumu medialnego. Natomiast wczoraj miałem okazję uczestniczyć z panią Marszałek w, w takim objeździe byliśmy m.in. w moim, w mojej rodzinnej miejscowości na spotkaniu. W jasieniu. Z, w jasieniu. Na spotkaniu z burmistrzem na otwarciu w przedszkola, na odebraniu też inwestycji, które tam się działy i rozmawialiśmy na, na ten temat. Z jednej strony są większe wpływy, jeżeli chodzi o CIT i o, o PIT związane chociażby z Polskim Ładem, ale też z inflacją. Z drugiej strony, czy dzisiaj takie aż są potrzeby, żeby budować siedzibę, a nie budować czegoś innego. Ja tylko przypomnę, że tych inwestycji, które samorząd robi, Urząd Marszałkowski chociażby związanych z lecznictwem, w ostatnim czasie powstało bardzo dużo. Nie wspomnę też o, o innych rzeczach. Jeżeli to ma, zawiera się wszystko w ramach mm -hmm. finansowych i w ramach prawnych, to ja nie, nie widzę przeszkód. Bardziej mnie dziwi rozbudowana administracja chociażby premiera, gdzie jeszcze parę lat temu Kancelaria Premiera Utrzymywała się z 300 milionów złotych, dzisiaj. Ale wie pan, jak to Utrzymuje się z 1,5 miliarda. Wie pan, jak to brzmi. U, A w Stanach wi wiadomo, kogo biją. Pan, pan senator na pewno usłyszał o wczorajszej publikacji w gazecie lubuskiej i o lubuskiej układance 2022. Tam akurat lista 85 nazwisk ważnych urzędników, dyrektorów, instytucji. Przy niemal każdym znaczek partyjny, olbrzymie pieniądze. To nie jest koniec, dlatego że po tej publikacji zgłaszają się kolejne osoby i mówią, A dlaczego tutaj nie wskazaliście tego urzędnika, tego. No, dobrze pan wie, że przyrost liczby urzędników w ciągu ostatnich kilkunastu lat no, jest znaczący. I, I pytanie czy, no, czy to właśnie zawsze panie, jest uzasadnione. Panie redaktorze. Porozmawiajmy o Lubuskiem, porozmawiajmy tak, ja, ja o ja samorządzie chcę, województwa lubuskiego. Oczywiście ja chcę powiedzieć, że większość urzędów się rozbudowała chociażby ze względu na przynależność do Unii Europejskiej na projekty, które są realizowane, ktoś to musi obrabiać, ktoś to musi koordynować, ktoś musi to zatwierdzać, rozliczać. To nie chodzi tylko o Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, który nie wiedzieć dlaczego ostatnio jest pod bardzo silnym obszarem. Tu chodzi o inne urzędy. W każdym urzędzie znajdziemy ludzi, którzy są. Jedni są ze znaczkami partyjnymi, inni są z jakimiś układami osobistymi. No tak niestety dzieje się to od wielu lat, gdyby wszystkie instytucje były prywatne i ktoś odpowiadał własnym majątkiem, to pewnie wiele rzeczy by się nie działo. Natomiast. Nie mi oceniać, kto jakie ma kompetencje, kto kogo zatrudniał. Nie jest to moja prywatna firma. W ocenę trzeba zostawić tym, którzy zarządzają. I, i ta rozbudowana administracja, tak jak mówiliśmy, jest wszędzie no, przybywa ludzi. Myślę, że. Że u was tutaj w polskim na Radiu przy, przybyło parę osób no, tak za, za, bo nie tak ciekawości za chwilę zaprosimy pana senatora na kawę do pana prezesa II, redaktora tak naczelnego w jednym i on panu powie, że u, utrzymywany jest poziom etatów od wielu, wielu lat na tym samym poziomie. Natomiast jest inna kwestia. Czy Państwo jako w ramach środowiska politycznego nie dostrzegacie jednak tego problemu, że za dużo tego jest. Bo, bo naprawdę, jak, jak, jak popatrzymy na przykład na radnych województwa, którzy z jednej strony jako radni województwa powinni nadzorować instytucje podległe marszałkowi, a z drugiej strony są w tych instytucjach zatrudnieni, na przykład w, w, w szpitalach marszałkowskich. Czy tutaj nie ma jakiegoś jednak. Czy nie ma konfliktu interesów? Albo czy to, że rodzina pani marszałek pracuje w instytucjach podległych pani marszałek? Czy tutaj również nie, nie, nie dostrzegamy jednak pewnej niezręczności? Bo, oczywiście, kwestia kompetencji to jest jedna rzecz. Kwestia również tego, czy to jest zgodne z prawem, to wszystko jasne. Natomiast są rzeczy, które dobrze lub gorzej wyglądają w oczach opinii publicznej. Ja myślę, że właśnie należy wyjść z tego, co pan redaktor powiedział na końcu. Kwestia kompetencji, zgodności z prawem. Tak jak powiedziałem wcześniej, oceniać możemy znając wszystkie fakty. Ja się nie zagłębiam w kto kogo zatrudniał, kto komu ile płaci, kto, kto jakie ma CV. Ponieważ nie jestem od tego, od tego są e, odpowiednie organa, i tak jak powiedziałem, nie, nie tylko Urząd Marszałkowski, ale i nasz Urząd Miejski, i w ościenne w, samorządy, no, gdzieś tam znajdą się osoby, które są z, powiązane rodzinnie, aczkolwiek nie wyklucza, to przecież no, ja też sobie nie wyobrażam, że jak będzie chciał mój syn pracować. E, kiedykolwiek w, w polskim radiu, to mnie to jego wykluczycie, dlatego że ojciec jest senatorem. Jeśli, jeśli, jeśli będą kompetencje No, no tak, właśnie, to... no to do tego zmierzemy. Nie, nie <grym> wyobrażam sobie. Że to jest inna zależność, żeby nie, tak, wiem, panie senatorze. Żeby dzieci nie wiem, pani marszałek nie pracowała w urzędzie miejskim, albo odwrotnie w dzieci Janusza Kubickiego były wykluczone, dlatego że tata ich jest prezydentem. No, no ale to no ja, ja tego nie naprawdę nie mogę zrozumieć i mm -hmm. ja nie wykluczam, bo u mnie w firmie pracuje też rodzina, z której jestem no bardzo tak, zalewany. Ale pan jest Pan reprezentuje firmę rodzinną. A czy samorząd jest firmą rodzinną? No nie, no nie jest firmą rodzinną, tylko tak jak mówię, że gdzieś tam. To jest co ktoś, innego. To są kto, Pana pieniądze, Pan może z tym zrobić coś. Zawsze gdzieś znajdzie kuzyna, jakiegoś pociotka. No, od tego nie uciekniemy. No niestety też jesteśmy jakąś tam tutaj małą społecznością, i, 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 i gdzieś to się tutaj gdzieś. Może zbyt mało na to, żeby tak. Żeby no. był taki rozrost administracji w y, samorządzie. Musimy kończyć, panie senatorze. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Zapraszamy na kawę do pana prezesa Robert Dowhan, senator Platformy Obywatelskiej. I trzymamy kciuki dzisiaj dyrecji. za biało-czerwonych. Pierwszy ważny mecz, godzina 17. Oczywiście. E no i też gratuluję Dobrze. naszej Lechi Ziona Góra że... no, z Legią się zmierzy. To że... jest rzecz zupełnie niewyjątkowa, tak, prawda? liczyliśmy <laughs> z zarządem rok temu, że uda się wylosować Legię, nie udało się, ale w tym roku będziemy Dobrze, mieli. Dobrze, tak to jak już pan senator tak przedłużył, to zapytam, jaka jest prognoza na to dzisiejsze spotkanie? No i ja brałbym remis w ciemną, bo oczywiście optymistą można być zawsze i, i mówić, że nasi wygrają, ale to jest ciężki rywal i to są mistrzostwa i tam te wszystkie jakieś rozważania takie techniczne Dobrze. czy ustawienia idą. To no zobaczymy, czy się na, sprawdzi, ale stawiamy tak, tutaj na remis. Robert Dofan, bardzo dziękuję. dziękuję. Za Wszystkiego dobrego. Się. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod 24.pl.